On już ten zawiesek to się boi, proszę Państwa, wszystkiego. Wszędzie łazi i zagląda. Państwo widzą, o, wyszukuje ten czerwonej kurtce, bo dopiero zobaczył, że musi sam się wziąć do roboty. To nie to, że ktoś mu przypilnuje. Tutaj nikt mu nie przypilnuje, bo piją wódkę. Ludzie są niezdyscyplinowani i on ma takich ludzi na budowie, którzy są niezdyscyplinowani, proszę Państwa. No, także on myślał, że jego nie widać. Jego widać, jego widać. On myślał, że jego nie widać. Jego widać, jego widać. On myśli, że jego nie widać. Jego widać, jego widać. On myśli, że jego nie widać. Jego widać, o, jeszcze teraz widać, prawda? Także proszę Państwa, mówimy, że kierownik wcale nie musi być mądry. Kierownik nie musi być inteligentny. Zwykle gdzieś tam, czy do wodopoju, jak zwierzęta biegną, to też kto silniejszy, a nie inteligentniejszy. Nie musi być wcale mądry. Kto silniejszy, chytrzejszy może, tak? Czyli jak Mareczek. Głupio chytry, najmądrzejszy. No oczywiście tutaj Mareczka nie widzimy. Oczywiście tutaj Mareczka nie ma. Ale głupio chytry, najmądrzejszy. Także nasze radio Koncita, proszę Państwa, psychologicznie wyjaśnia, na czym polega sukces człowieka. Że nie zawsze ten człowiek, który ma jakiś w życiu sukces, że to jest człowiek inteligentny i mądry, bo jeżeli nakradli mieszkań dużo, mafie reprywatyzacyjne, nakradły mieszkań, no to to jest coś okropnego. Oni kradną mieszkania. Jeżeli kradły mieszkania, no to to coś fatalnego było, proszę Państwa. Jeżeli oni kradli mieszkania. Ludzie byli wyrzucani na bruk. Ludzie nie mieli, ale jacy ludzie? Przecież też niepełnosprawni. Dlaczego jeszcze i teraz sądy w ogóle nie wiedzą, że jest ochrona nad osobami niepełnosprawnymi? No to przecież nasza prawniczka na Gałczyńskiego 3. Jeżeli ona powiedziała, że jest ochrona osób niepełnosprawnych, to może by te osoby niepełnosprawne przed końcem swojego życia by to zobaczyły. Bo dlaczego Sumińska ma mówić o psach? Och, żeby jeszcze ten psiak zaznał radości i szczęścia przed odejściem. Kulawy, chory, może i ślepy nieraz przecież, żeby go wziąć ze schroniska do domu. Ale my o ludzi się nie troszczymy. O czym tu mowa? O czym tu mowa? My się nie troszczymy o ludzi. Gdy nadaje, proszę Państwa, nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Także proszę być z nami, proszę być z nami. Zobaczymy, czy ta paczka to ona do nas. Tak. Omijali nieraz tam jakieś przepisy, które przeszkadzały, to jako zabawki zdaje się poszło ta produkcja właśnie, no i później tak, jakieś tam konwektory, które były wstawiane, żeby to wszystko tutaj było dostępne dla radiosłuchaczy, ale to jest może ten epizod, żeby nawiązać do tego związku właśnie, który tutaj łączy jakoś jeszcze inaczej. 30 lat temu, jak się zaczynały te przemiany po Gorbaczowie, tam po roku 100 tutaj i tak dalej, co żyliśmy z Zbyszkiem i tutaj z obecnymi samorządowcami, z Andrzejem Lustrą, z Leszkiem Rutkowskim, pierwszym prezydentem Białego Stoku, który wchodził też do tego z użyciem Solidarności, ja byłem z użyciem Solidarności w Stoczni, więc byliśmy też jakoś w tym jednym duchu i umówiliśmy się na jakieś tam sprawy, które mieliśmy robić w okolicy. Zakładaliśmy Stowarzyszenie Katolickie. Pomysłodawcą był nieżyjący już Wojtek Zdanowicz, wychowanek księdza Szlegiela.
Potem napisał książkę, która jest podręcznikiem w seminarium. Oto wielka tajemnica wiary, mszy świętej, jak ją rozumieć, jak odbierać, to było jeszcze przed soborem. Albo na Pograniczu, w każdym razie były pewne kłopoty z przyzwyczajeniem się do tej nowej liturgii, kiedy kapłan się odwrócił do wiernych. I Zbyszek był też jakby w zakresie, w kręgu tych, których ksiądz Szlegier formował. Więc założyliśmy Samarytanina, czyli Stowarzyszenie Katolickie imieniem księdza Henryka Szlegiera. W ubiegłym roku był bardzo szczęśliwy, że udało nam się w Białymstoku nazwać skwer przy stawie na Mickiewicza, gdzie Ojciec Święty z Tygland do katedry przejeżdżał. To też było takim charakterystycznym też powodem radni miejsce od różnych opcji, jak uzasadniałem potrzebę z Białego Stoku. Zagłosowali. Może ktoś przyjedzie. Nawet przy uroczystości pogrzebowej przyświętej, przy Ojca Pio, wtedy jeszcze nie było tej parafii, bo to 20 lat temu to stowarzyszenie było założone, a parafia Ojca Pio 17. Więc podziękowałem tym radnym, którzy też przyszli na pogrzeb, że ponad podziałami tutaj się zachowali. Ale na koniec powiem tak. Umówiliśmy się właśnie w tym dziele, jakby, żeby nie robić Bogu tylko, ale żeby Boże dzieła. Bo to, co się robi w intencji takiej pychy, że coś możemy Bogu, to niewiele z tego wyjdzie, to umrze razem z nami. Natomiast jeżeli jakoś się próbujemy odczytać wolę Bożą, to wtedy rzeczywiście Pan Bóg pobłogosławił. I tak było w tej sprawie właśnie Zbyszka. Otóż nie wiem, może 25, może ileś tam lat temu powiedział, żebym przyszedł do niego do domu, żeby się umówić w tych sprawach. On był wtedy radnym, ja też dość zajęci byliśmy, trzeba było jakoś spokojnie gdzieś porozmawiać. To było wieczorem, wszedłem po Zwierzynieckiej do domu Broszków, to jest rodzina grodziejska, Broszek urodził się, znaczy senior, Eugeniusz w Grodnie. Zbyszek już się urodził pomiędzy tym właśnie placem księdza Szlegiera, a domem, w którym mieszkał. To była cała taka emigracja, czy repatrianci. Tam Kazimierowski mieszkał przy tej ulicy, no, autor obrazu Białego Jezusa Miłosiernego. Przyszedłem umówiony, dzwonię do drzwi, nikt nie otwiera, więc myślę, coś nie tak, no ale naciskam klamkę, wchodzę. Ktoś rozmawia, więc wchodzę dalej do pokoju. Patrzę, stoi krzyż pasyjny na chyba książkach, być może na Biblii, dość wysoko, dwie akolitki, świeczki i sami mężczyźni, zobaczyłem tylko pięty, odmawiają różaniec. No więc się przyłączyłem po modlitwie różańcowej. Powiedziałem, że to tylko się może zdarzyć gdzieś w Grodzieńszczyźnie, bo ja wychowany jestem przez Dominikanów. Tam w Klimówce była jedna z pięciu ekonomii dominikańskiej, grodzieńskiej. Klimówka to jest sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. To tam takie zachowania znam, ale żeby w środku miasta tutaj takie zachowania, więc pan Eugeniusz powiedział, że on jest właśnie grodzianinem. A ten krzyż to jest jego kawałek utraconej ojczyzny. I róża, którą prowadzi, to była pierwsza róża w katedrze, w parafii katedralnej białostockiej. I on to. Zapraszamy Państwa do Białego Stoku, to tam więcej tej kultury jest, bo tam jest prawosławie. Teraz będziemy mieli reklamę prawosławia na kinie. Zrobić. Proszę Państwa, Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Kinie. Udało nam się parę rzeczy właśnie poprzez tego Samarytanina i innych pielgrzymki na
niektóre ludzi pracy i tak dalej, więc do Lichenia jazd na Góralczyk. Dobrze prowadzonym przez Zbyszka taką organizacją związkową Solidarności. I wczoraj odbyliśmy cztery części Różańca. Wtedy jak byliśmy to jeszcze było trzy, wtedy kiedy Zbyszka ojciec prowadził i ja poprosiłem, żebym poprowadził tą właśnie część bolesną, bo Zbyszek miał sporo swojego krzyża, ale i innych krzyże brał na siebie i odszedł dość, można powiedzieć, niespodziewanie, ale Pan Bóg zabiera wtedy, kiedy uważa, że jesteśmy dojrzali. Chyba On decyduje o tym i tak to z Nim się tam zgodziliśmy. Niech Pan otworzy tam tą bramę szybko, bo samochód z cegłą przyjechał. Tak, cegła. I myśla, otwórz, bo tam cegła przyjechała. Z kaplicy jeszcze. Do tej. No. Wcześniej. Także tą, otwórz ten. I zobacz, co tam jest. Kłopotem, no. Bo czasem jest... Także radio kończy, wiesz? Tak przyjmowane to cierpienie osób, które korzystają z hospicjum. Korzystają, wiesz, Ojciec Kondor, te osoby z hospicjum i nic nie mogą, wiesz, innego tutaj stwierdzić. Miał z nim do czynienia, to po to, żeby pomóc, ale sam nigdy nie poprosił o pomoc, więc się zadeklarował, że będzie świadczył o nim tutaj i po tamtej stronie. Także zakończyliśmy Zbyszka znajomość, przynajmniej moją, z mojej perspektywy, patrząc od Różańca właśnie, czyli modlitwy kontemplacyjnej, medytacyjnej i chyba wszelkiej innej, bo to jest modlitwa, która zawiera wszystkie formy. I zakończyliśmy właśnie, no jeszcze dwa dni tego Różańca zostało. Będziemy się modlić o dobrą dla Zbyszka tą przyszłość, która już Pan zadecyduje, ale wierzymy w świętych obcowaniu, że jeżeli cokolwiek tutaj jeszcze miał do uporządkowania, to jest, jak wierzymy w Kościele Katolickim, czyściec, który przy przywili sobotni, pierwsza sobota miesiąca, był w szkaplerzu, więc był człowiekiem wiary i tak to chciałem właśnie dzisiaj bardzo tej dziękuję, Panie Józefie. Powiedzieć właśnie tutaj do tego tematu modlitw. Ja myślę, że to tak trochę jak za świętym Janem od Krzyża, bo on też mówił, że o tej kontemplacji, że usiłuj zawsze skłaniać się nie ku temu, co łatwiejsze, lecz ku temu, co trudniejsze. Nieco przyjemniejsze, ale co nieprzyjemne. Nieco smakowite, ale niesmaczne. Nieco daje spoczynek, ale co wymaga trudu. Co daje pociechę, lecz co nią jest. Prawda? No, więc czyli... to taka postawa człowieka. Tak. Nie był może wzorem jakiegoś tam nadzwyczaj delikatnego człowieka, ale czynił dobrze. Po prostu jest to dla mnie, jak go znałem właśnie przynajmniej przez te 20 lat różnych w tym katolickim stowarzyszeniu zachowań, to można przyrównać do tej Rady Ewangelicznej, że przeszedł życie dobrze czyniąc, ale i nie ten, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, tylko ten, który wypełnia wolę Ojca. I Zbyszek chyba był tym, który może nie tyle zasłużył, ale poprzez to Boże miłosierdzie będzie przyjęty do domu Ojca. Bardzo dziękuję za to świadectwo, też pewnie cenna dla Was była przyjaźń. Tak. Więc podejmujemy tą pałeczkę, przejmujemy ją i chcemy dalej realizować też i proszę Państwa, o to chodzi. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Helena Zygmuntowa. Ja chciałam się podzielić, dziękuję bardzo za tę katechezę o modlitwie, o tym rodzaju Zygmuntowa. Są to trudne, proszę Państwa. O co chodzi? Otworzył Pan tę bramę tam? No tak, jest otwarte. Jest otwarte. Jest otwarte. No ho, 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 ho. Jest otwarte. Proszę Państwa, o co chodzi? Proszę Państwa,
drogi, proszę Państwa, myśli, uczucia skierować na Pana Boga. I świętych inwigilacja.